Widzieli pewnie Państwo taką scenę, kiedy młody człowiek idzie z taką tekturową albo drewnianą tablicą z przodu, z tyłu i tam jest zwykle napisane coś, co zachęca na przykład nas do kupienia pasty do zębów, pampersów, jakiegoś soczku albo tym podobnych wyrobów. Czasem reklamują tego czy innego polityka. No to było jeszcze szczególnie modne w latach 90., ale do dzisiaj takie reklamy można spotkać. Nic zdrożnego, każdy sobie może wyjść na ulicę i reklamować, co tylko zechce. No, okazuje się, że nie każdy, a w każdym razie nie, co tylko zechce. Z całą pewnością nie można nosić żadnych tektur, które zawierałyby zdjęcia ze Smoleńska albo związane z katastrofą smoleńską. Przekonali się o tym dziennikarze i członkowie klubu Gazety Polskiej, którzy chcieli podtrzymać sobie zdjęcia ze słynnej wystawy ocenzurowanej w Brukseli pod okiem Jerzego Buzka, bo jak twierdzi, nie miał nic z tym wspólnego, a szef Parlamentu Europejskiego to nie jest osoba, która by mogła odpowiadać za to, co dzieje się w parlamencie. I ta zaraza, która wybuchła w Brukseli, przeniosła się do Warszawy. No, jest faktem, że nie było zgody na to, żeby wystawić ową wystawę w Sejmie. Znaczy najpierw była, a potem marszałek Schetynak się zorientował, że w Brukseli nie można, no to tym bardziej już w Polsce też nie można. Nic dziwnego, że marszałek zabrania, w końcu w Sejmie on rządzi, jest marszałkiem, a Sejm to jego własność i można tam wystawiać tylko to, co marszałkowi się podoba. Na przykład wystawę o dorobku w budowie autostrad Platformy Obywatelskiej albo skończony stadion dziesięciolecia, którym wszyscy równo po schodkach sobie bezpiecznie wchodzą, bez ryzyka, że schody im się rozpadną pod nogami albo że im coś będzie kapało z dachu na głowę. Mnie w zasadzie co innego zdumiało, no bo cóż, że wystawa jest zakazana, wiadomo, od Brukseli do Warszawy. Zdumiała mnie reakcja policji. Okazało się, że zanim ktokolwiek wysiadł jeszcze dobrze z samochodu z ową wystawą, policja była już tuż. Cóż to znaczy? To znaczy, że policja doskonale wiedziała, że będzie popełniane jakieś wykroczenie czy przestępstwo. No bo interwencja policji i to taka na miejscu natychmiastowa jest zasadna wtedy, kiedy coś bardzo mocno godzi w interes innych obywateli. Jaki interes został ugodzony? No cóż, obywatele mogliby zobaczyć ową wystawę. No ale przecież obywatele widzieli ją. Ale widzieli ją w oknie TVN-u wraz z komentarzem i tym podobnych. No tu niestety komentarza by brakowało, bo ci klubowicze czy osoby związane z Gazetą Polską, które organizowały tę wystawę, nie chcieli komentować, bo chcieli pokazywać. A przecież należy powiedzieć, że taka wystawa jest niedobra, niepotrzebna, jątrzy, burzy spokój pomiędzy społecznościami, bo przecież nie tylko w Polsce, ale i w Brukseli. Być może zresztą rozpad państwa belgijskiego wiąże się z pokazaniem tej wystawy, no bo cóż mogłoby spowodować, że Belgowie by się między sobą pokłócili, Walonowie z Flamandami zawsze się kochali, a po tej wystawie państwo się ledwo trzyma. To samo może zdarzyć się w Polsce. Pokażą taką wystawę, no i co będzie? No będzie tak, że pewnie PiS z Platformą się pokłócą, a SLD nie będzie chciało wejść do koalicji z PSL-em, albo Bóg wie, co stanie się jeszcze gorszego. Gdyby wystawy nie pokazano, w Polsce byłby spokój i tego należy Państwu życzyć.